Sieman koldziska, z tej strony witam was w kolejnym odcinku z kariery Liverpoolem. A dzisiaj rozpoczynamy od meczu pucharowego z Huddersfield. A potem mamy mecz ligowy z Tottenhamem, plus ostatni dzień okienka transferowego, ale ten ostatni dzień raczej przesumulujemy, żeby przypadkiem nie było żadnych problemów. Tutaj widzimy The Emirates FA Cup, ekipa Huddersfield. Dość wymagający rywal, ale spokojnie w naszym zasięgu. Moglibyśmy z nimi grać mecz ligowy, no ale skoro możemy zagrać w FA Cup, to chyba lepiej rozegrać mecz Pucharowy, a przesymulować sobie mecz ligowy. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to można dokonać pewnych zmian. W miejsce Czana pojawi się tutaj, widzicie, Milinkowicz-Sawić i Zieliński pojawi się w miejsce Weinalduma, plus damy szansę Kariusowi. No i może Pulisic, dlaczego by nie? Zaczynajmy! To spotkanie! Ładne tutaj zagranie do Pulisic, a Pulisic rozpędza się na skrzydle. Pulisic, ale szrajt, podanie do Firmino. Firmino, jeszcze odegranie do Amerykanina. Pulisic opanował tą piłkę bez problemów. Pulisic na pole karne, niestety wybita piłka. Jeszcze jest Zieliński z pierwszej piłki. Ale bramkarz poradził sobie z tym uderzeniem. Niestety ekipa Huddersfield przejmuje tą piłkę. Ins, jeszcze zagranie do mnie Menu rozpędza się na skrzydle. menu. Podanie, ale nieudane. Na szczęście przechwyciliśmy tą piłkę. Nieodpowiedzialne zachowanie naszego obrońcy, ale Karius łapie ten strzał. No i jeszcze zamieszanie, menie. Menie w polukarnym Alż. Katastrofalne wykończenie. Już wiemy, dlaczego gra tylko w Huddersfield. Gdyby potrafił lepiej wykończyć, to na pewno grałby w mocniejszym klubie. Rodriguez, Rodriguez dojrzał menie. Na szczęście nasz obrońca zdołał interweniować, i mamy okazję do kontry. To się po prostu musi udać, Zieliński. Zieliński, ależ kapitalnie wyminął obrońców. Piotr Zieliński w polu karnym, ależ uderzył na wiwat. Chciał się pięknie przywitać z kibicami, ale niestety oddał niecelny strzał. Wielka szkoda, bo była to wyśmienita okazja do zdobycia bramki. I może być kontra Huddersfield. Zobaczmy, Rodriguez, Rodriguez szybkie odgranie do Insa, Ins do mnie, mnie praktycznie w sytuacji sam na sam z bramkarzem, no i Karius pokonany. Karius pokonany po raz pierwszy w tym spotkaniu, a Meunier jak widzimy wreszcie zdobywał bramkę. Zmarnował dzisiaj już kilka okazji, ale tym razem się nie pomylił. Gol do szatni, najgorszy możliwy scenariusz. Karius jak widzimy jest roztrzęsiony, nie wie co się stało, musi kapitulować. No niestety, do kepy mu jeszcze daleko. Już wiadomo, dlaczego jest tylko rezerwowym bramkarzem. Henderson. Henderson rozpędza się środkiem. Dojrzał Zielińskiego. Zieliński szybkie odegranie do Salaha, Salach na skrzydle. Mohamed Salach. Salach w polu karnym. Zejście do lewej nogi. Salach czy odda strzał? Tak jest! Poprzeczka niestety jeszcze. Milinkowicz-Sawic zgrywa tą piłkę. Nie koniec zamieszania, ale gracze Huddersfield oddalają zagrożenie tylko na moment. Aleksander Arnold dojrzał Zielińskiego, ale ten nie przejął piłki. Ale my ją zgarniamy Milinkowicz, Sawić do Zielińskiego, Zieliński do Firmino. Firmino, ładna ruletka, jest Brazylijczyk w polu karnym i 1 do jednego tak jest, wyrównujemy w 58 minucie. Bardzo dobrze, teraz tylko walczyć o zwycięstwo. Firmino cieszy się wraz z fanami, którzy są w siódmym niebie że wreszcie udało się odrobić straty, teraz grać swoje i wyjść po raz pierwszy dzisiaj na prowadzenie. Ładnie tutaj Aleksander Arnold rozpędza się z piłką. Aleksander Arnold, ależ Ride podanie do Oxlade'a. Oxlade Chamberlain może centrować w pole karne. Zatrzymał się. Chamberlain jeszcze zagrań do Firmino i 2 do 1. Pięknie gra dzisiaj Brazylijczyk, co ma praktycznie to wykańcza. To jest naprawdę dobry piłkarz. I na dziewiątce potrafi sobie radzić. Też brawa dla Oxlade'a, który wyczekał obrońców i podał idealnie w tempo do Firmino, który tylko musiał dołożyć nogę. Van dobra dobre zagranie do Lowrena: czy ten opanuje piłkę? Tak jest. O to chodzi zagranic do Mané. Mané rozpędza się z piłką i jeszcze kapitalne podanie do Firmino, ale zdołał interweniować obrońca. Lowren wznowi grę. Mane jeszcze wycofanie piłki Zieliński. Zieliński, ładna kontrola, zagranie do Hendersona. Henderson z dystansu, ale niestety Lysl dał radę wyłapać ten strzał. Jeszcze piłkę ma Zieliński. Piotr Zieliński wycofuje do Milinkowicia Sawicza. Ten do mané. Mane. Firmino. Firmino zostawia piłkę. Zagrywa do Zielińskiego. Piotr Zieliński, ależ on jest fenomenalny. wykańcza tą akcję. 3 do 1. Tego zwycięstwa już nikt nam nie odbierze. A Zieliński idealnie wita się z fanami. Niesamowite wykończenie Polaka w polu karnym. Pieczętuje nasze zwycięstwo w tym meczu FA Cup. Koniec spotkania: zwycięstwo 3 do 1. Dwie bramki Firmino do tego bramka Piotra Zielińskiego. Fantastyczny występ naszego zespołu. Firmino no praktycznie idealny mecz. Dwie bramki do tego asysta. Cóż więcej chcieć? Zieliński próbował wielokrotnie, ale wreszcie zdobył bramkę. Naprawdę opłacało się go pozyskać, bo jest to bardzo przydatny piłkarz w środku pola. Jeśli chodzi o ceny poszczególnych piłkarzy, no ta 10-0 Firmino jest w pełni zasłużona. Grał fenomenalnie. Kariusz, dwie interwencje, Lysl, cztery. Duńczyk robił co mógł, ale nas nie powstrzymał. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Zwycięstwo w rozgrywkach FA Cup to było najistotniejsze, żeby po prostu nie odpaść z rozgrywek pucharowych. Tutaj widzimy nagroda z turnieju. Ostatni mecz. Dziękuję za danie mu szansy polisić. Zagrał dobrze, więc nie ma problemu. Zobaczmy, jak tam rozgrywki FA Cup. Coś się tutaj niestety zawiesiło. No, jeszcze nic nie jest rozpisane, albo po prostu runda jest za żeby tam coś było pokazane. Zobaczmy. A jeszcze są wznowienia czyli rundy piątej jeszcze nie ma, więc musimy poczekać na następnego rywala. Postanowiłem, że kilku piłkarzy ściągniemy z wypożyczenia, żeby kadra była bardziej szeroka. Markowicz powraca do Liverpoolu, podobnie jak Divok Origi. Warto mieć szeroką kadrę, bo po co się martwić, jakby przypadkiem wystąpiła jakaś kontuzja. Tak mamy większy wybór. Dzięki czemu tak naprawdę o nic nie musimy się obawiać. A za tych piłkarzy łącznie ile musieliśmy tam wyłożyć? Koło 3 milionów, co na pewno jest spoko. Wiadomo, musieliśmy zapłacić tą karę za skrócenie wypożyczenia, ale lepsze to niż wydawanie fortuny na jakichś zmienników, którzy i tak nie mieliby praktycznie większych okazji do gry. No bo wiadomo, że Markowicz czy Origi coś tam zagrają, ale nie będą jakoś przesadnie bardzo eksploatowani. To są tacy żelazni rezerwowi. I tutaj widzimy. Oferta od Barcelony zalalane, no ale mogą tylko o tym transferze pomarzyć. Nie chcieli Chana za nasze pieniądze, to niech sobie teraz kupują kogoś innego. I okej, okay, widzimy Huddersfield. Mecz ligowy, Wijnaldum na 1 do 0 w pierwszej minucie. Ależ kapitalny początek, no praktycznie to spotkanie nie mogło się lepiej rozpocząć. Mam nadzieję, że padną kolejne bramki. Chan ukarany żółtą kartką. Co się jeszcze stanie w tym meczu? Salah na 2 do 0. Niestety gol kontaktowy dla Huddersfield. To się może dla nas bardzo źle skończyć. Jeszcze 15 minut do końca. Czy coś się zmieni w tym spotkaniu? Zobaczmy. Na szczęście nie. Zwyciężamy 2 do 1. 3 punkty zapisane na nasze konto. Jak widać w rozgrywkach pucharowych było łatwiej niż w rozgrywkach ligowych. Jesteśmy liderem. Dość duża przewaga nad Manchesterem, bo wynosi już 7 punktów, więc to jest naprawdę bezpiecznie. I teraz mamy mecz z Tottenhamem. Rywal na pewno wymagający, musimy dać z siebie wszystko, by pokonać koguty. Łatwo nie będzie, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Gramy na własnym stadionie, więc na pewno nie chcemy zawieść kibiców. Przed meczem można dokonać pewnych korekt. Tutaj widzimy stroje Tottenhamu. Tylko jakie właśnie korekty by tutaj zrobić? W podstawowym składzie no, wygląda to wszystko bardzo dobrze, ale może właśnie by tak Hendersona zmienić i na jego miejsce dać Zielińskiego, który ostatnio jest świetnie dysponowany. I do tego, czy coś tu jeszcze zmieniać? Może na ławkę Origi? Dlaczego by nie? I takim składem możemy rozpoczynać to widowisko. Liverpool stara się atakować od praktycznie pierwszych minut tego spotkania. Oxley Chamberlain podaje do Wijnalduma, a Wijnaldum, Wijnaldum ładna kontrola piłki Zieliński do Firmino. Firmino zostawia tą piłkę, zagranie do Zielińskiego. Piotr Zieliński broń bramkarz, ale przy dobitce jest bezradny. Ależ wejście smoka Polaka w to spotkanie. Pierwsza akcja i od razu gol. Fantastyczną decyzją było wystawienie go w podstawowym składzie, a Zieliński pokazuje, że warto było go pozyskać z Napoli. To był złoty interes. Niech tak strzela dalej. Jeszcze to jest Eriksen, Eriksen, dobre odegranie, Dele Alli. Eriksen, Eriksen, środkiem boiska się przedziera, Eriksen, ależ fantastyczny rajd Duńczyka, Eriksen, ERIKSEN! Obok bramki, no gdyby tak naprawdę lepiej pocelował, trafiłby w okienko, ale na całe szczęście mamy strzał niecelny i Kepa wznowi grę z piątego metra. Lucas zagrywa do Dembele. Dembele rozpędza się, zagrywa do De Dele Alego, Dele Ali świetnie dojrzał Akino. Akino, Akino, jest nie do powstrzymania. Sam na sam z Kepą, no i gol. Bardzo przypomina mi ten gol, ten, który straciliśmy przeciwko Huddersfield. Praktycznie powtórka z rozrywki, Nie wyciągnęliśmy wniosków z naszych błędów. No i mamy wyrównanie. Tottenham wraca do gry. Jest 16. minuta, 1 do jednego, więc w tym meczu może być naprawdę goleada. Ale zobaczymy, jak ten mecz się potoczy. Miejmy nadzieję, że spokojnie wygramy to spotkanie. Mane wygrywa tą przebitkę. Mane jednak stracił tą piłkę niespodziewanie. Trippier, Eriksen, Wanyama, podanie do Alego Dele, ale sam na sam z bramkarzem tylko słupek. A jajaj, metalowe pręty są w naszym zespole. Van Dijk nie przejmie tej piłki, niestety jeszcze Holender ryzykuje, ale to ryzyko się opłaciło, Zieliński, zagrał do Salacha, Salach do środka, Salah do Zielińskiego, Zieliński, dojrzał Firmino, Firmino 2 do 1, ależ kapitalne uderzenie Brazylijczyka, ale był na spalonym, ajajaj, dlaczego nie utrzymał tej linii spalonego, tak fantastyczne uderzenie, ale niestety sędzia liniowy podniósł chorągiewkę i gol nie może być uznany. Znów niestety Tottenham w natarciu Eriksen, Dele Ali, Dele Ali, idealna kontrola piłki. Ali, zagranie do Aquino, Aquino może centrować pole karne. tak się dzieje i co? I broni Kepa, świetna interwencja Hiszpana, po raz kolejny raz nas ratuje. Aleksander Arnold, jest okazja do kontry, zobaczmy Zieliński, podał do Firmino, Firmino, czy będzie ruletka. Niestety tak jest, udało się Brazylijczykowi, ale nie dało to wiele. Firmino zagrał do Salaha, Salah w polu karnym, Salah i kapitalnie u I będzie zaledwie rzut rożny, niesamowita interwencja Francuza, kto, dzięki której Tottenham nadal ma remis, a mogą jeszcze powalczyć o zwycięstwo. Trippier wznawie grę od autu. Jest tutaj Lucas, Trippier... Zagrane do Eriksena, Eriksen po ziemi, Dele Ali, i Kepa. Fantastyczna interwencja hiszpana, i będzie zaledwie rzut rożny przykrył krótki słupek, i nie dał się zaskoczyć Delalemu, który sprytnie tutaj uderzał. Robertson rozpędza się z piłką, kapitalnie odegrał do Pulisiccia. Pulisic na skrzydle, Pulisic, Pulisic w polu karnym, Pulisic do Origiego, Divok Origi, tylko słupek, czy będzie dobitka. Niestety nie, wielki pech belga mógł zdobyć bramkę. 90 minuta, praktycznie ostatnia akcja meczu. Przejmujemy piłkę i kontra. Pulisic, Pulisic z piłką, Pulisic do Origiego, Divok Origi do Pulisicia. Pulisic jest już w polu karnym, Amerykanin schodzi do prawej nogi, jest blokowany i będzie zaledwie rzut rożny. Ale szpech, to mogła być zabójcza kontra. Jeszcze Pulisic ukarany żółtą kartką za jakieś tam wcześniejsze przewinienie. A my mamy szansę po rzucie rożnym. w wznawia Zieliński. Centralna pole karne, poprzeczka. Pusta bramka, ugol Ruiz. Ależ to była interwencja spektakularna. Jakim cudem to nie wpadło, nie wiem. Ale to musiał być gol. To po prostu musiało wpaść. Jeszcze jest tutaj Milinkowicz-Sawicz. Zagrań do Zielińskiego. Zieliński w polu karnym. Piotr Zieliński do prawej nogi. Ależ okazja, słupek. Nie, no nie mam siły. Po prostu ile okazji można zmarnować w 90 minucie. Koniec spotkania, remis, ale remis, który no po prostu jest, no nie smakuje dobrze, bo powinniśmy to spotkanie wygrać. Mieliśmy chyba 300% okazję w 90 minucie i żadnej nie wykorzystaliśmy. Jak nie metalowy pręt, to kapitalnie dysponowany Ugo Loris stawał na naszej drodze. Zobaczmy to jeszcze raz, bo ja nie mam pojęcia jak on to obronił. Zobaczmy to jeszcze raz. Poprzeczka. Pusta bramka, uderzenie, a Loris jakimś cudem się rzucił i wybił tą piłkę z linii bramkowej. No niesamowita interwencja Francuza. No i tutaj słupek po podaniu Zielińskiego, Dum zawiódł w kluczowym momencie. Powinna to być bramka, a niestety był tylko metalowy pręt. Też brawa dla Zielińskiego, bo świetnie podał, nie uderzał, a jednak zdecydował się na grę, powiedzmy zespołową. Dojrzał lepiej ustawionego partnera, ale ten niestety zmarnował okazję. Graczem meczu Firmino Kepa 3 interwencje Loris 3, chociaż ugo Loris bardziej zasłużył na to wyróżnienie. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu z w Remis w meczu ligowym, tak naprawdę nie może nas cieszyć, bo zmarnowaliśmy za dużo okazji, szczególnie w 90 minucie. Tam przynajmniej dwie bramki powinny wpaść, a nie wpadła żadna. W ligowej tabeli nie ma tragedii, jest bardzo dobrze, więc z tego powinniśmy się cieszyć. W następnym materiale czekają nas mecze może ze Słonzi i z Realem Madryt, bo z naszą szkółką, czyli ekipą Świętych już graliśmy i było to niezwykle nudne spotkanie, więc nie chcę tego powtarzać, bo naprawdę wtedy dało się na tym spotkaniu zasnąć. Praktycznie chyba nie było ani jednej dobrej okazji bramkowej. No Widzimy tutaj rozgrywki FA Cup. Nie ma tragedii, rywal w naszym zasięgu, więc spokojnie możemy go pokonać. I teraz czas na symulację w meczu ze Świętymi. Gramy na wyjeździe. Oby udało się zwyciężyć, jak znów będzie remis 0 do 0, to będę załamany, ale na szczęście many na 1 do 0. O to właśnie chodzi. I patrzymy, co się będzie działo w drugiej połowie Staric na 2 do 0. O to właśnie chodzi. Tak powinien grać. Prawdziwy napastnik. Hud wylatuje z boiska, Bardzo dobra decyzja sędziego. Nie będziemy się o to kłócić oczywiście. Czy coś się jeszcze stanie? Gabbiadini gol kontaktowy, ale to nic nie zmienia. Zwyciężamy! 2 do 1. Kolejny raz, 3 punkty zapisane na nasze konto. Zobaczymy sobie jeszcze tabelę ligową. No, a w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek no i oczywiście, zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!